tym sezonie rolnicy dzięki zmianie przepisów mogli wyjechać w pole w połowie lutego, czyli wcześniej niż nakazywały to unijne dyrektywy. Na wniosek gospodarzy minister rolnictwa wydał decyzję o zmianie terminu z powodu wcześniej rozpoczętego okresu wegetacyjnego. Rolnictwo, tak jak pogoda, się zmienia. Ostatnie miesiące pokazały, że gospodarz dzisiaj to nie tylko osoba znająca się na roli, ale też po części i synoptyk, i planista. Pogoda jest czynnikiem decydującym przede wszystkim w gospodarstwie. Trzeba zwrócić uwagę, że od paru lat nie ma zimy. Wzrost temperatury, mówi się o globalnym ociepleniu, również przyczynia to, że rolnicy szybko chcą zastosować azot, pobudzić rośliny do wzrostu, do rozwoju. Pomagają w tym nawozy azotowe, których stosowanie, zgodnie z zaleceniami, gwarantuje wysokie plony. Dzisiaj są one nowoczesne, spełniają normy środowiskowe i jakościowe. W trakcie produkcji poddawane są drobiazgowym badaniom laboratoryjnym. Nawozy posiadają certyfikaty jakości i spełniają unijne wymagania. We Włocławku, w sercu rolniczych Kujaw, powstają saletra amonowa i saletrzak. Podstawowe nawozy wykorzystywane w gospodarce. Produkcją saletry amonowej zajmujemy się od około 40 lat. Produkcja saletrzaku od 2000 roku. Nawozy powstają w wyniku skomplikowanych reakcji chemicznych, które zachodzą pod pełną kontrolą specjalistów w tak zwanej centralnej sterowni nawozów. Tu operatorzy oraz inżynierowie za pomocą zaawansowanych systemów komputerowych nadzorują proces produkcyjny. Proces uruchomienia ciągu produkcyjnego, linii produkcyjnej nawozowej, licząc od początku do samego końca, trwa kilka dób, więc jakby czas uruchomienia, przywrócenia produkcji, całego ciągu produkcyjnego obrazuje poziom skomplikowania powiązania poszczególnych procesów i operacji jednostkowych realizowanych na instalacjach. Nie mniejszą uwagę przykładamy również do prowadzenia procesu z minimalną energochłonnością. Produkcja nawozów to jest tak naprawdę duży kombinat. Mamy instalację półproduktów, instalację amoniaku oraz instalację kwasu azotowego. Z tych półproduktów metodą granulacji tworzymy nawozy mineralne. Gotowe produkty trafiają do magazynu, jednego z najnowocześniejszych w Europie. Jego pojemność to 25 tysięcy ton. Zgodnie z technologią nawozy leżakują tu co najmniej 72 godziny. Muszą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Cały proces magazynowania i późniejszego przesyłu do pakowania jest w pełni zautomatyzowany. Zainteresowanie naszymi nawozami na rynku krajowym jest bardzo duże. Odbierają nasi dealerzy, którzy potem dystrybuują towar do poszczególnych rolników. W tej chwili we Włocławku produkuje się około 1 000 000 ton rocznie nawozów azotowych. Oprócz odbiorców krajowych, Anwil wysyła produkty głównie do Danii, Czech, Francji, Niemiec, Szwecji czy Ukrainy. Zapotrzebowanie na nawozy wciąż rośnie. We Włocławku powstaje kolejna instalacja, dzięki której zwiększy się zdolność produkcyjna zakładu do niemal 1,5 miliona ton rocznie. Rynek rolniczy nie może istnieć bez nawozów, gwarantuje to wzrost plonów. Trzeba pamiętać o umiejętnym stosowaniu nawozów. Dbamy o to, żeby nawożenie było optymalne, zgodnie z normami, zaleceniami nawozowymi. Również też trzeba dostosować nawożenie do pogody. Jeżeli pogoda pozwala, jedziemy z nawozem.